Witam, panie i panowie, SolidWidro z tej strony waszych ekranów. Wygląda na to, że Valve przygotowuje dla użytkowników Linuxa nie lada zabawkę. Otóż w kodzie ostatniej bety Steama, SteamDB znalazło linijki mówiące o nowym zestawie narzędzi, który ma zostać zaimplementowany w platformie firmy Gabe Newella. Według Gaming on Linux ma być on nazwany SteamPlay i pozwolić na automatyczne instalowanie programów umożliwiających działanie gier na systemach, do których nie były przystosowane. Dość często widzi się to w tytułach przygotowanych pod Windowsa, które aby działać na innych systemach operacyjnych, często wymagają ściągania specjalnych programów, takich jak Wine czy DOSBox, które nie są wspierane przez Steam. Jeśli okaże się to prawdą, to być może już niedługo użytkownicy systemów opartych na Unixie również będą mogli cieszyć się grami z platformy Valve, bez konieczności używania dodatkowych rozwiązań. Wygląda na to, że start Monster Hunter World na PC nie obył się bez kłopotów, które niestety nadal trwają. Wielu graczy narzeka na problemy z połączeniem, które często doprowadzają do rozłączenia i wykopania użytkowników z serwera podczas misji czy w trakcie walki. Kiedy już się tak zdarzy, to na monitorach nieszczęśników pojawia się błąd 50382-MW1. Co ciekawe, nikt nie wie, czym cała ta sytuacja jest spowodowana. Capcom zamieścił dziś informację z przeprosinami skierowanymi do graczy oraz zapewnił, że razem z Valve badają tę sprawę i starają się rozwiązać problem jak najszybciej to możliwe. Nie czekając jednak na twórców, część społeczności sama wzięła się za próbę rozwiązania tych kłopotów z miernymi skutkami. Niektórzy raportują, że ręczne przekierowanie portów na routerze pomaga, jednak nie u wszystkich, podczas gdy inni dodają w opcjach launchera gry linijkę -UDP, co również zdaje się działać jedynie u wybranych. Jak na razie musimy zaczekać na oficjalne oświadczenie lub patch od Capcomu, jednak jeśli macie ochotę spróbować wymienionych rozwiązań, to śmiało, gdyż nie są one w żaden sposób nielegalne i nie poskutkują banem, ani nie zepsują wam działania gry. Za każdym razem, kiedy staracie się o pracę, to proces wygląda podobnie. Wysyłacie CV, czasami z listem motywacyjnym, zostajecie zaproszeni na spotkanie, gdzie odpowiadacie na pytania i staracie się pokazać z jak najlepszej strony, siedząc w garniturze i pocąc się ze strachu, po to, aby za 4 do 6 tygodni zostać poinformowanymi o decyzji odmownej. Co gdybym wam powiedział, że tak wcale być nie musi? Otóż francuska firma Dare.Win oferuje 6-miesięczny staż w swoim biurze w Paryżu i jedyne co musicie zrobić to dobrze wypaść podczas gry w Fortnite. Okej. Jest pewien haczyk. Po pierwsze, jednym z klientów tejże agencji jest Sony, a więc grać będziemy na PS4. A po drugie, podczas około godzinnej sesji będą wam również zadawane pytania odnośnie samej pracy, jak i zainteresowań czy waszych przeżyć. Według ekipy Dare.Win sposób grania każdej osoby pozwala się dowiedzieć co nieco na temat, jak podchodzi do rozwiązywania problemów, czy czym się kieruje, podejmując różne decyzje w różnych sytuacjach. Oczywiście, jeśli nie macie ochoty na tego typu rozmowę, to zawsze możecie wystąpić o bardziej powszechną wersję, bo w końcu nie każdy musi lubić Fortnite'a czy mieć dostęp do PS4. Dobrze, że Dare.Win bierze to pod uwagę. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, co was zainteresowało, a jeżeli zdarzyło się coś według was ciekawego, co nie znalazło się w dzisiejszym odcinku, podzielcie się tym w komentarzach. Tymczasem ja jestem SolidWidro i do usłyszenia.